10 aut, które nigdy nie powstały. Materiał opracowany na podstawie liftline.pl. Audi Sport Quattro. Przedstawiony w drugiej połowie 2013 roku prototyp Sport Quattro Concept wywołał niemałe poruszenie. Samochód zachwycał doskonałymi proporcjami i designem, który zręcznie łączył kształty protoplasty z futuryzmem. Samochód był rozwinięciem pierwszego projektu w tej serii, Quattro Concept, który pokazano publiczności 3 lata wcześniej. Wielu liczyło na wdrożenie tego samochodu do produkcji i wstępnie nie było znaków oporu ze strony Audi. W 2014 roku podano nawet przewidywaną datę premiery. 2017 rok. Niestety, w marcu 2017 roku wczesny szef Audi poinformował, że prototyp ostatecznie nie trafi do produkcji. Seat Tribu. W 2007 roku na jesiennym salonie we Frankfurcie Seat przedstawił prototyp Tribu. Studium o ciekawym designie i kompaktowych proporcjach miało zwiastować debiut pierwszego tego typu samochodu w historii marki. Oparty na płycie podłogowej Volkswagena Tiguana SUV samochód, według informacji z 2008 roku, już wtedy miał zyskać zielone światło na produkcję. Prędko potwierdził to wyciek z urzędu patentowego, który rozprzestrzenił się po sieci w sierpniu 2008 roku. Ukazane na nim pięciodrzwiowe auto zyskało pudełkowate proporcje, na które nałożono typowe dla ówczesnej estetyki Seata proporcje. Przy okazji niekontrolowanego wycieku informowano wówczas, że samochód trafi na rynek w pierwszej połowie 2010 roku. Nic takiego jednak się nie stało, a gdy w 2011 roku przedstawiono nowy prototyp zapowiadający pierwszego SUV-a marki, wydało się pewne, że projekt Tribu trafił do kosza. Co ciekawe, IBX Concept również nie okazał się zwiastunem oczekiwanego modelu. BMW Z2 do obiegu medialnego trafiło w 2009 roku. Najmniejszy Roadster miał dzielić niektóre rozwiązania techniczne z Mini i pełnić rolę najlżejszego auta w gamie, konkurując z Mazdą MX-5. Choć auto wkraczało fazę testową, w 2009 roku poinformowano jednak, że BMW rozmyśliło się z racji, tu cytat, niepewnych czasów, dalsze opracowywanie Z2 uznano za nieopłacalne. Temat Z2 powrócił na okładki ponownie 4 lata temu, bo ktoś coś gdzieś usłyszał, że może jednak. Aby ukrócić spekulacje, BMW ponownie zaznaczyło, że marka definitywnie nie planuje stworzyć niczego w rodzaju małego Roadstera. BMW CS. Majestatyczne czterodrzwiowe Gran Turismo zyskiwało nie tylko muskularnymi i zgrabnymi proporcjami, ale i odważnym, nie przypominającym żadnego dotychczasowego modelu marki designem. BMW dało jasny sygnał, że prototyp z wystawy w Szanghaju to zwiastun nowego kierunku stylistycznego marki, jednocześnie całkowicie nowego modelu, czegoś mniej reprezentacyjnego od serii 7, a dostarczającego więcej emocji. Samochód miał trafić na rynek w ciągu najbliższych 3 lat jako konkurent Aston Martina. Niestety, niespełna rok po premierze, jesienią 2008 roku, BMW ogłosiło, że rezygnuje z opracowywania seryjnej wersji CS Concept. Wszystko z powodu wczesnej kondycji finansowej firmy. Marka nie mogła sobie pozwolić na inwestycje w tak niszowy samochód w czasie globalnego kryzysu finansowego. Alfa Romeo Camal. Wszystko zaczęło się od prototypu tego auta, który Włosi przedstawili w 2003 roku. Gdyby nie zabrakło finansów, dobrej woli i determinacji, Włosi mieli szansę na wkroczenie do segmentu luksusowych SUV-ów jako jedna z pierwszych marek, wyprzedzając Audi i Volvo. Niestety lata mijały, świetnie wyglądający prototyp się już trochę starzał, a sygnałów brak. W końcu poinformowano, że samochód trafi na rynek w 2010 roku i plasuje się w klasie średniej, konkurując z napęczniałą w międzyczasie niemiecką konkurencją. Minęły 2 lata, nic takiego się nie stało. Minął rok, 2, 3 i 10. rocznica prezentacji Camala i dalej nic. Długo oczekiwany pierwszy SUV zaprojektowano na nowo, nadano mu nowe imię Stelvio i zgodnie z oczekiwaniami samochód sprzedaje się bardzo dobrze, zapewniając wzrosty w sprzedaży. Audi A2. Pozbawione otwieranej maski, utrzymane w
kształcie czegoś pośrodku hatchbacka i minivana, miejskie auto nie odniosło sukcesu. Po zakończeniu produkcji w 2005 roku minęło 5 lat, zanim Niemcy powrócili do klasy miejskich aut. Tym razem przyjęło ono konwencjonalną postać hatchbacka segmentu B i produkowane jest do dziś. Wielu traktowało A1 jako nieformalnego następcę A2, jednak przez jakiś czas Audi planowało wskrzesić dawny emblemat. Przedstawiono w 2011 roku prototyp i zyskał on podobne do poprzednika proporcje, na które nałożono jednak wiele milszych dla oka linii. Samochód zyskał elektryczny napęd i co ciekawe miał być zapowiedzią seryjnego modelu. Formuła A2 miała tym razem posłużyć za miejskie auto elektryczne, które konkurowałoby z BMW i3, wówczas będące na ostatnim etapie konstrukcji. Samochód docelowo miał trafić na rynek w 2015 roku, na początku 2013 roku nastąpił zwrot akcji. Niemcy ogłosili, że porzucają projekt w formie auta elektrycznego i samochód nie trafi do produkcji. Powód: nieopłacalność. Hyundai i30 MPV. Pierw mówiono o premierze na salonie w Paryżu w 2010 roku. Potem pisano, że została ona jednak przełożona na 2012 rok. W międzyczasie bliźniaczy Karenz trafił do sprzedaży, a o Hyundaiu nagle zrobiło się cicho. I tyle. Od 7 lat nic nie wiadomo na temat tego samochodu. Nagle zamaskowane prototypy przestały jeździć po drogach, a media nic więcej na ten temat nie pisały. Projekt bezszelestnie trafił do kosza, prawdopodobnie z powodu słusznych obaw o popularność minivana w obliczu boomu na crossovery. Na otarcie US do sprzedaży trafił mniejszy minivan iX20 na bazie Kiwengi, który właśnie powoli kończy swój życiowy cykl. Blue Sport Concept. Gdy jeszcze nikt nie złapał Volkswagena za rękę na oszukiwaniu na emisji spalin, niemiecki gigant szastał pieniędzmi na opracowanie różnych nietuzinkowych modeli. Jednym z nich był przedstawiony w 2009 roku prototyp. Właśnie Blue Sport Concept. Dwulitrowy turbodiesel i tylny napęd. Podczas premiery chwalono się, że samochód jest bardzo oszczędny. Spala tylko 4 litry oleju napędowego na 100 km podczas dynamicznej jazdy. Projekt miał ponoć ogromne szanse na wdrożenie do seryjnej produkcji, będąc potencjalnie najbardziej przystępnym cenowo i zarazem najbardziej ekonomicznym sportowym autem na rynku. O takim aucie Volkswagen marzył od lat. Samochód miał trafić na rynek w 2014 roku, jednak 2 lata przed przewidywaną premierą Niemcy ogłosili, że koszty wdrożenia Blue Sporta do produkcji są zbyt duże. Samochód nigdy nie powstał. Bugatti 16C Galibier. Kolejny nieszablonowy model luksusowej marki koncernu Volkswagen, który pod koniec zeszłej dekady miał rozbudować wąską ofertę Bugatti. Czterodrzwiowy model o nazwie 16C Galibier zyskał bardzo atrakcyjną sylwetkę, w której nie zabrakło typowych elementów wyglądu dla Bugatti. Dwukolorowe nadwozie pięknie prezentowało się na zdjęciach prasowych z 2009 roku i wzbudzało niemałe zainteresowanie. W aucie zawarto takie smaczki jak podzielona na pół tylna szyba, dwuczęściowa maska, a także wnętrze wykończone połaciami szlachetnego drewna. Auto napędzała monstrualna 8-litrowa, podwójnie turbodoładowana jednostka W16 o mocy 1000 koni mechanicznych. Bugatti zapewniało, że samochód trafi do seryjnej produkcji w 2012 roku, później premierę przełożono na 2015 rok. W końcu ogłoszono, że projekt został porzucony. Podobnie jak u Lamborghini, marka przestraszyła się kosztów związanych z wdrożeniem Galibiera do produkcji. Auto pozostało tylko prototypem. Wspomniałem o Lamborghini. Chodzi o Lamborghini Estoque. Choć dzisiaj 5-drzwiowy SUV od włoskiej marki słynącej ze supersamochodów wciąż szokuje, to już przed 10 laty Włosi planowali ponoć samochód oswajający fanów marki z modelami niebędącymi sportowymi coupé. Piękna, majestatyczna limuzyna pod nazwą Estoque została przedstawiona w 2008 roku w formie prototypu. Samochód zyskał nie tylko drugą parę drzwi, ale i 5-litrowe V10 o mocy 560 koni mechanicznych umieszczone z przodu. Choć koncepcja samochodu była szokująca dla ortodoksyjnych fanów Lamborghini, ten model wzbudził ogromne zainteresowanie. Marka dostała wtedy sporo pytań o seryjny model, który faktycznie miał powstać, wstępnie trafiając na rynek w 2011 roku. Rok po premierze w marcu 2009 roku Włosi ogłosili jednak, że zmieniają decyzję i projekt leci do kosza. Czemu? Oczywiście koszta.
Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejny odcinek. I zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się. Cześć.